Słuchaj, robi listę zakupów. Co jeszcze trzeba kupić? Może Nutelle, kole, chipsy, pasztet. A może tak coś zdrowego? A, to marchewkę, kurczaka, sałatę, morele, kiwi, ogórek, brzoskwinie, jabłko. To wszystko? No tak. A jak ci tam idzie w tym sporcie? No coraz gorzej. Nie poddawaj się. Każda historia wydaje się być niezwykła. Ale zwykli ludzie tworzą niezwykłe historie. I każda taka niezwykła historia składa się z ciężkiej pracy, potu, krwi i łez. A nie można mieć po prostu szczęścia? No tak ewentualnie. Można mieć szczęście. Nieźle ci idzie. Nie masz już dosyć? Ja tak, ale ty jesteś jak żelaza. Wychowałam się na wsi. Zazdroszczę ci tej siły i determinacji. Siły? Sam nie wiem. Kamil, na boisko! Chodźcie, chłopaki! Łają nas już. Dzień dobry, jest tu ktoś? Dzień dobry! U nas są deski tylko za 15,99. Jedna sztuka. A ma pani może pani marchewkę? Tutaj są gwoździe za 9,99. Jeden cały kilogram. Ale ja sobie marchewkę. Tutaj są krzesła za 49,99 zł. Jedna sztuka. Ale ja chcę marchewkę. Nie mamy marchewki. A to? A to jakiś sklep i da pan sztukę i dwa. Nie, ja muszę tam piątaka. Niech pani będzie. Pan się bardzo ciężko targuje. No chyba pani. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję pani doktor. Nie wie pani, gdy to dla mnie znaczy. Daj spokój, nie ma czemu, twój tata był dla mnie dobrym przyjacielem. Dziękuję. Do widzenia. A, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzień dobry. Ja chciałabym dodać wyniki badań. Nazwisko, proszę. Kamil Dębski. Proszę, jeszcze nikomu nie udało się dostać z takimi wynikami. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Co za emocja.
Zawodnicy zbliżają się do mety. Wydaje się, że będziemy mieli nowego mistrza świata. Dębski dzisiaj w wyjątkowo dobrej formie. Państwa, ta cisza wydaje się być niepokojąca.